Halina Frąckowiak o spotkaniu z papieżem. Czułam się wzruszona i zaszczycona, gdy podeszłam do Ojca Świętego i powiedziałam, że jestem z Polski. Rozjaśniła mu się twarz, uśmiechnął się i ożywiony powtarzał: Polonia, Polonia. Mówi w rozmowie ze stacją 7 Halina Frąckowiak. W miniony piątek Franciszek przyjął na specjalnej audiencji w Kaplicy Sykstyńskiej ludzi kultury i sztuki z całego świata. W spotkaniu uczestniczyło 200 osób z 30 krajów. Polskę reprezentowała piosenkarka Halina Frąckowiak. Zapytana o to, czym jest dla artysty spotkanie z papieżem, odpowiada: czułam się wzruszona i zaszczycona. Tak po ludzku poczułam, że spotkało mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Mam uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Świętym w Rzymie, w Watykanie, w Kaplicy Sykstyńskiej, wśród wybitnych ludzi kultury i sztuki. Z całego świata będę reprezentowała Polskę, mój kraj, moją ojczyznę, mówi. W momencie, gdy podeszłam do Ojca Świętego Franciszka, przedstawiłam się z imienia i nazwiska oraz powiedziałam, że jestem z Polski. Ojcu Świętemu rozjaśniła się twarz. Uśmiechnął się, oczy miał pełne blasku. Bardzo pięknie zareagował i ożywiony powtarzał: Polonia, Polonia, to wszystko, co usłyszałam od Ojca Świętego, to jedno, a drugie to to, że do mnie powiedział Polonia, odpowiada Halina Frąckowiak. To spotkanie było niezwykłe i wyjątkowe z jeszcze jednego powodu, ponieważ Halinie Frąckowiak towarzyszył jej jedyny syn Filip, zresztą nie po raz pierwszy. To miało też taką ogromnie dodatkową wartość, bo gdy śpiewałam przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Watykanie, Filip także był wtedy ze mną. Potem pojechaliśmy też na naszą indywidualną pielgrzymkę do świętego Jana Pawła II i teraz to kolejne spotkanie znów razem z nim było czymś dla mnie niezwykłym, wyjątkowym, taką klamrą naszych przyjazdów do tego miejsca i pobytów w nim, opowiada artystka. Czułam, że spłynęła na mnie wielka łaska z nieba. Halina Frąckowiak wspomina również wizytę przy grobie świętego Jana Pawła II. Gdy nastąpił czas spędzany w bazylice przy grobie Jana Pawła II, ale także Benedykta XVI i innych papieży oraz świętych, modląc się w intencjach najbliższych, przyjaciół, ale także tych, którzy o to prosili, czułam, że spłynęła na mnie wielka łaska z nieba, wspomina. Chcę odczytywać znaki i rozumieć ich znaczenie, by poznawać i być coraz bliżej Pana Boga, dodaje. Szczęśliwy jest człowiek otoczony pięknem. W czasie audiencji dla artystów Franciszek mówił, że sztuka zawsze była związana z doświadczeniem piękna, a prawdziwe piękno rodzi w człowieku tęsknotę za Bogiem. Halina Frąckowiak, odnosząc się do tych słów, zauważa, że piękno zawarte w sztukach artystycznych jest dopełnieniem dla pierwiastka miłości w naszym sercu. Bóg jest miłością, a my stworzeni na Jego wzór i podobieństwo tęsknimy do tego, skąd się wywodzimy. Nasza tęsknota za Bogiem wyraża się w poszukiwaniu miłości, dobra, piękna, a sztuki artystyczne są tego odzwierciedleniem. Uważam, że szczęśliwy jest człowiek, który jest otoczony pięknem i człowiek otaczający się pięknem, poszukujący piękna i żyjący pięknem, podkreśla. Halina Frąckowiak po spotkaniu z papieżem
Klimat niesamowitej bliskości. Halina Frąckowiak, która jako jedyna Polka uczestniczyła w piątkowym spotkaniu papieża Franciszka z 200 artystami z całego świata, w kaplicy Sykstyńskiej powiedziała: możliwość bezpośredniego kontaktu z papieżem jest dla Haliny Frąckowiak wyjątkowym wyróżnieniem. W rozmowie z dziennikarzami podkreśliła, że swoją wizytę w Watykanie uważa za szczególnie wzruszające i ważne wydarzenie, ponieważ doszło do niej w roku, w którym obchodzi 60-lecie pracy artystycznej. Kiedy papież mówił o pięknie, o bliskości Boga, to ja pomyślałam o piosence, którą śpiewam, jak pięknie by mogło być. Zdradziła także, że Ojciec Święty mówił, że artyści są jak dzieci, że przynoszą piękno, że właśnie to jest tak bliskie wiary i Boga. Podczas wizyty wręczyła papieżowi prezent, była nią płyta Zostań aniołem, którą dedykowała świętemu Janowi Pawłowi II. To spotkanie z Franciszkiem było zachętą do tego, żebyśmy przystanęli na chwilę i pomyśleli, że nasze serca są piękne i dobre, ale czasami o tym zapominamy.